Duch Święty mieszka w zgromadzeniu, Kościele Bożym. Rozdział 9. Nowy Testament pokazuje z jednej strony prawdę, że Duch Święty przebywa w każdym wierzącym z osobna, o czym uczy nas 1 Koryntian 6:19, z drugiej zaś uczy, że Duch mieszka w zbiorowości odkupionych, czyli w Kościele jako całości, 1 Koryntian 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Obie myśli zaznaczone zostały już w relacji o zstąpieniu Ducha Świętego na ziemię. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Czytamy tam, że Duch Boży w obrazie języków jakby z ognia usiadł na każdym wierzącym z osobna. Werset 3. Poprzedni werset natomiast informuje, że gwałtowny szum wiatru napełnił cały dom. Wersety 2-3. Pierwsza rzecz ilustruje aspekt osobisty, druga społeczny. Chciejmy teraz zająć się bliżej prawdą o tym, że Duch Boży mieszka w zgromadzeniu. Co rozumiemy przez wyrażenie zgromadzenie Boże? Greckie słowo eklezja, oddane w większości polskich tłumaczeń jako kościół, oznacza dosłownie wywołani i wskazuje na charakter tego duchowego tworu, jakim jest Kościół Boży, stanowiący społeczność wywołanych ze świata zbawionych ludzi. Inne tłumaczenia mówią o zborze najprecyzyjniejszym oddaniem tego słowa jest zgromadzenie, ale nie jest to najważniejsze, jakim określeniem będziemy się posługiwać, o ile będziemy właściwie rozumieć sens. Wywołani to ludzie, których Bóg powołuje i wyprowadza z tego świata oraz łączy ze swoim Synem. Również w Starym Testamencie Bóg mówił czasami o wierzących jako o swoich dzieciach. Wtedy brakowało jednak między nimi jednoczącej więzi. Dlatego o Panu Jezusie czytamy, że miał zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Jana 11:52. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Zatem zgromadzenie Boże składa się z wywołanych ludzi, którzy połączeni są z Panem Jezusem i co za tym idzie, również między sobą. Nowy Testament pokazuje nam różne aspekty tego zgromadzenia. Kościół jako społeczność wszystkich wierzących od dnia Pięćdziesiątnicy do przyjścia Pana Jezusa. Na przykład Efezjan 1:22. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Efezjan 5:25.
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Kościół w globalnym aspekcie, jako suma wszystkich wierzących, którzy w danym czasie żyją na ziemi. Na przykład Dzieje Apostolskie 20-28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Kościół w lokalnym aspekcie, jako społeczność wierzących w konkretnym miejscu, na przykład 1 Koryntian 1:2. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Miejscowe zbory według myśli Bożych nie są niezależne od siebie, lecz każdy z nich stanowi reprezentację jednego Kościoła Bożego na ziemi. Aby pogłębić nasze rozumienie prawdy o zgromadzeniu, Bóg posługuje się różnymi obrazami. Przedstawiają one każdy aspekt prawdy z osobna, ponieważ jako ludzie nie jesteśmy w stanie pojąć za jednym razem całej pełni myśli Bożych odnośnie zgromadzenia. Najbardziej znane obrazy to dom. Bóg chce uświadomić nam, że Kościół jest Jego miejscem zamieszkania. Po drugie, oblubienica. Bóg pokazuje, jak nierozerwalnie zostaliśmy powiązani z Panem Jezusem. W tym przypadku główną myślą jest miłość. Kolejny obraz, ciało. Ten obraz mówi o jedności. Wszyscy wierzący, którzy należą do Kościoła, powiązani są z Panem Jezusem oraz ze sobą nawzajem. Świecznik. Za pomocą tego obrazu Bóg opisuje nasze zadanie na ziemi. Mamy roztaczać Boże światło. Nadrzędną myślą pokazaną tutaj jest świadectwo. W kontekście tego tematu można zadać sobie pytanie, jaki jest związek Ducha Świętego z Kościołem. Duch Boży występuje w Słowie Bożym w powiązaniu z każdym z tych obrazów. Duch Święty a Dom Boży. Listy Nowego Testamentu przedstawiają Dom Boży z dwóch różnych perspektyw. Dom Boży jest budowlą rozbudowywaną aż do przyjścia Pana po Kościół. Wtedy też wraz z wmurowaniem ostatniego kamienia, czyli wierzącego, zostanie ukończona. Fundamentem tej budowli jest sam Pan. Mateusza 16:18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. 1 Koryntian 3:11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy
Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 4 do 6, przedstawia Boga jako budowniczego. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. W pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział od 10 do 13 wersetu, podkreślono odpowiedzialność człowieka. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Podkreślono odpowiedzialność człowieka. Gdy Bóg tworzy, używa jedynie żywych kamieni. Gdy człowiek jest budującym, używa również nietrwałego materiału. Dom Boży jest budowlą, która dzisiaj jest już kompletna i stanowi mieszkanie Boże. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, 2 rozdział, 22 werset. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, 2 rozdział, 22 werset, gdy stwierdza, że jako wierzący jesteśmy mieszkaniem Bożym w duchu. Zatem Bóg mieszka w tymże domu przez Ducha Świętego. Dom musi wykazywać pewne cechy, których wymaga Bóg, a Duch Święty zabiega o nie. Trzy z nich to: świętość, już w Starym Testamencie przedstawiono zasadę: ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Psalm 93, 5. Nawet jeśli werset ten odnosił się przede wszystkim do ziemskiego domu Bożego, to jest świątyni w Jerozolimie, to z całą pewnością zasada ta dotyczy również duchowego domu Bożego, o którym mowa w Nowym Testamencie. Dom Boży jest świętym przybytkiem, o czym mówi list do Efezjan, 2 rozdział, 21 werset. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w
Panu. Bóg nigdy nie może mieć społeczności z czymś, co nie odpowiada kryteriom Jego świętości. Widoczne jest to wyraźnie w życiu Jakuba. Gdy Bóg wezwał go, by udał się do Betelu i zbudował tam ołtarz, Jakub czuł, że nie może uczynić tego ze względu na bożki, które znajdowały się w jego domu. Dlatego nakazał swojej rodzinie usunąć obce bożki, oczyścić się i zmienić swoje szaty. 1 Mojżeszowa 35, od 1 do 5. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam, zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, tak, że nikt nie ścigał synów Jakuba. Betel oznacza dom Boży. Godne uwagi jest to, że już w pierwszej księdze Mojżeszowej myśl o świętości została powiązana z domem Bożym. Nie dziwi nas chyba, że to właśnie Duch Święty zabiega, abyśmy nasze życie wiedli w świętości. Zostaliśmy wybrani przez poświęcenie Ducha oraz wybrani ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. 1 Piotra 1:2. Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. 2 Tesaloniczan 2:13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał nas od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Co do ofiarowanego nam stanowiska, już dzisiaj jesteśmy świętymi i wiernymi, ale Duch Boży działa w nas niestrudzenie, aby również nasze praktyczne życie zbliżało się do doskonałej świętości Bożej. Zależność. Również i tę cechę znajdujemy już w Starym Testamencie. W Księdze Izajasza 56:7 czytamy: mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Sam Pan Jezus zacytował niegdyś te słowa w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 17 werset.
i nauczał, mówiąc im: czyż nie jest napisane: dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. W modlitwie wyrażamy naszą zależność od Boga. Samowola nie ma prawa bytu w domu Bożym. A kto wzbudza w nas to poczucie zależności? Dwukrotnie czytamy w piśmie o modlitwie w duchu. Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Judy 20. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Tak więc Duch Święty chce uzdolnić nas do tej zależności, abyśmy nie działali z własnej siły, lecz we wszystkim czekali na Boga. Służba Boża. To chyba najbardziej charakterystyczna cecha domu Bożego. Już w Starym Testamencie zarówno przybytek na pustyni, jak i świątynia były miejscem służby Bożej. To dlatego Piotr mówi, że jako kamienie żywe mamy budować się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotra 2:5. Jako święci kapłani służymy Bogu w świątyni. Oddajemy Panu cześć i uwielbiamy Go, zachwyceni Panem Jezusem, opowiadamy Ojcu o wspaniałości i chwale Jego Syna, przystępując do Niego z dziękczynieniem i w uwielbieniu. Gdy Pan Jezus był na ziemi, tłumaczył grzesznej kobiecie, że Ojciec szuka czcicieli. Jana 4:23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg nie zmusza nikogo do uwielbienia, lecz szuka szczerych serc, które dobrowolnie chciałyby przyjąć Jego wielki dar. Co więcej, Bogu nie jest wcale obojętne, w jaki sposób oddajemy Mu cześć. Pan Jezus powiedział: Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana 4:24. To jest właśnie droga, to jest właściwa droga. Tutaj po raz kolejny widzimy Ducha Świętego, który prowadzi nasze serca ku uwielbieniu oraz w uwielbieniu. Tak jest zawsze, gdy osobiście zbliżamy się do Pana w uwielbieniu, ale zwłaszcza wtedy, gdy czynimy to wspólnie. Chciałbym zaznaczyć, że co prawda modlimy się w duchu i w nim oddajemy Bogu cześć, ale duch
nie stanowi nigdy ani przedmiotu naszego uwielbienia, ani też nie jest adresatem naszych modlitw. W żadnym fragmencie Nowego Testamentu nie ma wzmianki o tym, aby wierzący modlili się do Ducha Świętego. Z modlitwami zwracamy się albo do Boga Ojca, albo też do Pana Jezusa i możemy z radością czynić to w Duchu i przez Ducha. Nie lekceważmy tej różnicy. Duch Święty a oblubienica Chrystusa. Zgromadzenie stanowi dla Pana Jezusa nieocenioną wartość. To ono jest ową piękną perłą, o której czytamy w Ewangelii Mateusza 13 rozdział 45 do 46 wersetu. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją. Za którą nasz Pan wszystko oddał? List do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset. Uświadamia nam, że za swój Kościół Pan Jezus nie tylko oddał wszystko, co miał, ale również samego siebie. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Nierozerwalna więź miłości łączy Chrystusa z Jego zgromadzeniem. W Księdze Objawienia zgromadzenie zostało przedstawione zarówno jako oblubienica, jak też jako małżonka baranka. Apostoł Jan usłyszał głos: „Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka”. Rozdział 21:9. Niewątpliwie oba te obrazy są ściśle ze sobą powiązane, a jednak nie jest to wcale przypadek, że raz mowa o oblubienicy, a raz o żonie. Wzajemną relację narzeczonych charakteryzuje świeżość uczucia. Natomiast nadrzędną cechą relacji męża z żoną jest głębia i stałość ich miłości. W relacji łączącej Chrystusa z Jego Kościołem oba te aspekty mają swoje trwałe miejsce. Chrystus miłuje Kościół. Tęskni za chwilą, kiedy będzie miał go przy sobie w chwale. A jaka jest odpowiedź Jego oblubienicy? Znajdujemy ją pod koniec Księgi Objawienia. A duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. A ten, kto słyszy, niech powie: „Przyjdź”. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Objawienie 22:17. Mieszkający w zgromadzeniu Duch Święty zabiega o to, aby nasze serca odwzajemniały uczucia do Pana Jezusa i abyśmy na Niego niecierpliwie czekali. Jego obietnica brzmi: „Przyjdę wkrótce”. Natomiast zainspirowana przez Ducha Świętego reakcja wierzących ujawnia się w słowie: „Przyjdź”. Czas Jego przyjścia możemy pozostawić Jemu. Niemniej jednak każdy z nas winien zadać sobie pytanie, czy naprawdę codziennie czeka na Jego przyjście i czy miłuje chwilę Jego objawienia się w chwale? Sugestywny obraz służby Ducha znajdujemy w 24 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Abraham wysłał sługę do domu swego ojca, aby poszukał żony dla jego syna Izaaka. Bóg wzbudził w sercu Rebeki gotowość do udania się ze sługą w daleką drogę na spotkanie Izaaka, o czym Rebeka i sługa rozmawiali w czasie tej długiej podróży. Nie wątpię, że sługa dołożył wszelkich starań, aby jak najpiękniej przedstawić Rebece zalety młodego pana.
by w sercu dziewczyny wzbudzić pragnienie, aby do niego należeć. Gdy pod koniec podróży z dala ujrzała mężczyznę idącego w ich kierunku, od razu odgadła, że to Izaak. Postawa sługi zapowiada obraz służby Ducha Świętego. On przebywa teraz z nami, aby przygotować nas na wspaniałą chwilę, kiedy to po raz pierwszy ujrzymy naszego umiłowanego oblubieńca twarzą w twarz. Wspaniałość i piękno Pana zapisuje w naszych sercach, aby biły ku Niemu serdeczną miłością. O Izaaku i Rebece czytamy, a Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Pierwsza Mojżeszowa 24:67. Tak też będzie z nami. Owa więź miłości będzie na wieki łączyć nas z naszym niebiańskim oblubieńcem. Więź, która już dzisiaj zostaje zapoczątkowana przez starania Ducha Świętego. Czytając uważnie zacytowany uprzednio werset z Księgi Objawienia 22:17, zauważamy, że tęskne wołanie oblubienicy wywiera wpływ na innych. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. Są tacy, którzy słyszą wołanie, ale dotąd nie czekali z utęsknieniem na jego przyjście. To wierzący, którzy przez nasze gorliwe oczekiwanie mogą zostać zachęceni, by również czekać na Pana i żyć z Nim w bliższej relacji niż dotychczas. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Są również tacy, którzy dotychczas nie mieli żadnej relacji z Panem Jezusem. Zanim będą mogli zawołać przyjdź, muszą sami przyjść do Niego, aby zaspokoił pragnienie ich duszy. Czy myśl o rychłym przyjściu naszego Pana nie każe nam starać się jeszcze intensywniej o niewierzących ludzi, aby zostali zbawieni przed Jego przybyciem i nie poszli na wieczne zatracenie? Tak więc Duch Święty wzbudza w nas wierzących oblubienicy Pana uczucie miłości do naszego oblubieńca oraz szczere zainteresowanie i troskę o innych wierzących oraz ludzi zgubionych. Duch Święty mieszka w zgromadzeniu w Kościele Bożym. Duch Święty a ciało Chrystusowe. Gdy czytamy o Kościele jako o ciele Chrystusowym, możemy wiedzieć, że posługując się tym obrazem, Bóg chce w szczególny sposób uświadomić nam jedność Kościoła jako dzieci Boże. Mamy nie tylko osobistą relację z naszym Panem, ale również jesteśmy złączeni ze sobą nawzajem. List do Efezjan podkreśla tę myśl w rozdziale 1, 22 i 23 wersecie. Czytamy o związku głowy z ciałem. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. W rozdziale 22, 15 i 16 wersecie mowa o wzajemnej relacji wierzących. Przedstawiono tu dwie grupy wierzących posiadających żydowskie korzenie oraz wywodzących się z pogaństwa. Czytamy, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch, czyli Żydzi i poganie, jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Podstawa jedności zakotwiczona jest zatem w prawie, w dziele
Podstawa jedności zakotwiczona jest zatem w dziele Pana na krzyżu. Jeżeli zadalibyśmy sobie pytanie, kiedy ta jedność rzeczywiście powstała, to odpowiedź znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Została stworzona przez Ducha Świętego, to o Nim przecież czytamy, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tutaj opisano zatem chrzest Duchem Świętym, na temat którego istnieje niestety wiele fałszywych poglądów. Chrzest Duchem Świętym. Co Bóg mówi o tym w swoim słowie? Jego pouczenia są klarowne i jednoznaczne. Po pierwsze, z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, wynika, że chrzest Duchem Świętym nie jest osobistym błogosławieństwem, lecz społecznym. Stwierdzenie to jest kluczowe dla właściwego zrozumienia tematu i pozwala wyeliminować wiele nieporozumień w tej kwestii. Przez jednego ducha my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. To nie pojedynczy wierzący zostaje ochrzczony Duchem Świętym, lecz my wszyscy. To, że Duch Boży zamieszkuje także w każdym wierzącym z osobna, jest oczywiście prawdą. Ale moment, w którym narodzony na nowo człowiek otrzymuje Ducha Świętego, w żadnym fragmencie Pisma nie jest nazywany chrztem. Po drugie, warto zauważyć, że w Nowym Testamencie siedmiokrotnie jest mowa o chrzcie Duchem Świętym. We wszystkich czterech Ewangeliach czytamy o zapowiedzi Jana Chrzciciela, który wskazywał, że Pan Jezus przyjdzie, aby chrzcić Duchem Świętym. Mateusza 3 rozdział 11 werset, Marka 1 rozdział 8 werset, Łukasza 3 rozdział 16 werset i Jana 1 rozdział 33 werset. W tych wersetach chrzest Duchem przedstawiony jest z perspektywy Jana Chrzciciela jako przyszłe wydarzenie. W Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 5 werset, Pan zapowiada, że będzie ono mieć miejsce w najbliższym czasie. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 16 werset, Piotr wspomina pamiętny dzień chrztu Duchem Świętym, a w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, znajdujemy wyjaśnienie tego zdarzenia. To wystarczy, abyśmy mogli rozpoznać, że chrzest Duchem Świętym jest najwidoczniej jednorazowym wydarzeniem. W zgodzie z tym stwierdzeniem pozostaje fakt, że użyty w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział 13 werset czasownik występuje w czasie przeszłym, wyrażającym zamknięty proces. Chrzest Duchem Świętym jest czymś jednorazowym i nie powtarza się wielokrotnie. Nie ulega wątpliwości, że miał miejsce w Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty zstąpił na ziemię. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Zielone Święta słusznie są nazywane Dniem Narodzin Kościoła. Właśnie wtedy zostało utworzone jedno ciało, które istnieje po dziś dzień. Duch Święty jest jednoczącą mocą i spoiwem Zgromadzenia Bożego. Tym, co nas łączy, nie jest chrzest wodą, wyznanie wiary czy cokolwiek innego, lecz Duch Święty. Gdy dzisiaj ktoś z wiarą przyjmuje Jezusa, otrzymuje równocześnie Ducha Świętego, który zamieszkuje w nim od tego momentu. Jednocześnie staje się członkiem Kościoła Boga Żywego. To przyłączenie jednak w żadnym miejscu nie zostało nazwane chrztem.
Dzieje apostolskie mówią w takich przypadkach, że ktoś otrzymał ducha lub że Duch Boży spadł na kogoś, ale nigdzie nie pojawia się określenie, że ktoś został nim ochrzczony. Porównaj rozdziały, 2 rozdział 38 werset, 8 rozdział 15 do 16 wersetu, 10 rozdział 44 werset, 19 rozdział 2 i 6 werset. Jasne jest natomiast, że tylko ten, kto posiada Ducha Świętego, może należeć do jednego ciała, zgromadzenia Bożego. Dlatego pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset dodaje: zostaliśmy napojeni jednym duchem. W słowach tych możemy dostrzec wskazówkę, że Duchem Bożym zostanie obdarowany każdy wierzący. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej wyrażeniu chrzest Duchem Świętym. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że to duch chrzci. Z tego błędnego założenia wynika cały szereg niewłaściwych wykładni. W rzeczywistości jednak jest tak, jak bardzo wyraźnie pokazują nam to Ewangelie, że to Pan Jezus jest tym, który chrzci. W przypadku różnych chrztów, o których mówi Nowy Testament, na przykład chrzest chrześcijański, chrzest Jana Chrzciciela, pojawiają się zawsze 4 stałe elementy. Tak więc mamy osobę ochrzczoną, osobę chrzczącą, element, podmiot czy rzecz, w którą zostaje się ochrzczonym, i powód chrztu. W odniesieniu do chrztu Duchem Świętym wygląda to tak. Chrzczącym jest niewątpliwie Chrystus. Ten chrzci Duchem Świętym. Jana 1,33. Tymi, którzy zostali ochrzczeni, byli wierzący zgromadzeni w jednym domu. W dzień Zielonych Świąt zostało utworzone ciało, do którego zostaje przyłączony każdy, kto nawraca się do Pana Jezusa. Elementem lub podmiotem, w który zostaje się ochrzczonym, jest Duch Święty. Wyrażenie chrzcić Duchem Świętym można by przetłumaczyć także jako chrzcić w Ducha Świętego. Powodem, dla którego odbył się chrzest, był Boży zamysł stworzenia poprzez ten akt Kościoła Bożego. Po piąte, zadajmy sobie jeszcze pytanie, dlaczego w trzecich rozdziałach Ewangelii Mateusza i Łukasza chrzest Duchem Świętym został bezpośrednio powiązany z chrztem ogniem, podczas gdy w innych miejscach nie ma o tym mowy. Jan Chrzciciel wspomina tutaj dwa wydarzenia, nie mówiąc jednak, że będą one miały miejsce w zupełnie innym czasie. Podobną myśl znajdujemy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 28-29 werset, w powiązaniu ze zmartwychwstaniem. 5:28-29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, Pan mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak jakby miały one miejsce w jeden dzień, tu nazywany dniem ostatecznym. Chociaż z innych miejsc Pisma wiemy, że zmartwychwstanie wierzących oraz zmartwychwstanie niewierzących to dwa zupełnie odrębne wydarzenia, oddzielone od siebie w czasie ponad 1000 lat.
Widzimy to m.in. w 1 Tesaloniczan 4, 16, 17, Objawienie 20 od 4 do 5 i 11 do 15. Ogień jest w Słowie Bożym zawsze znakiem sądu. Chrzest ogniem wskazuje na nadchodzący sąd, który odbędzie się w powiązaniu z drugim przyjściem Pana na ziemię. Wtedy Chrystus zbierze bezbożnych i wrzuci ich jak plewę w ogień. Pewien ceniony wykładowca Pisma komentuje te wydarzenia w następujący sposób. Tak więc Jan Chrzciciel przedstawia dwie istotne cechy pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa w jednym zdaniu. To, co wydarzy się w międzyczasie, zakryte było przed jego oczami. Nigdzie w Piśmie nie znajdujemy żadnego potwierdzenia, że to, co stało się w Dzień Zielonych Świąt, można by nazwać chrztem ogniem. Ten pamiętny dzień nie miał nic wspólnego z sądem, lecz był raczej wylaniem łaski Bożej. Rudolf Rockhaus. Zachowanie jedności ducha. Jedność wszystkich dzieci Bożych jest niepodważalnym faktem, a jednocześnie prawdą, którą można dostrzec jedynie wzrokiem wiary. W praktyce niestety często jej zaprzeczamy. Nasze niewłaściwe postępowanie nie przyczynia się jednak do tego, że Bóg przestaje postrzegać swoje zgromadzenie, Kościół, jako jedno ciało. Jedno jest ciało. Efezjan 4:4. To niezaprzeczalny fakt, który nigdy nie ulegnie zmianie. Przy stole Pańskim możemy dawać praktyczny wyraz naszej jedności. Chleb jest znakiem wspólnoty wszystkich dzieci Bożych żyjących na ziemi. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. 1 Koryntian 10 rozdział od 16 do 17 wersetu. To wielki przywilej należeć do tego ciała. Jednak Boże błogosławieństwo wiąże się zawsze z pewną odpowiedzialnością. Tak jest również w tym przypadku. To niezwykłe, że Duch Boży stworzy więź jednoczącą wszystkie dzieci Boże. W liście do Efezjan 4 rozdział 1 i 3 werset czytamy o odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu mowy o jedności ciała. Jedność ta istnieje zawsze i dlatego w tym sensie nie musi być zachowywana, ponieważ nie da się jej zniszczyć. Bóg postrzega wierzących jako jedno ciało połączone nierozerwalnie z głową w niebie. Co się tyczy natomiast praktycznej strony, jedność ta zostaje przedstawiona jako jedność ducha. Nie jest to jedność naszych duchów. Nie chodzi tutaj o to, że powinniśmy być jednomyślni w tej czy innej sprawie, albo też posiadać wspólne wyznanie wiary. Inne fragmenty Pisma mówią, co prawda, o tym, że mamy być jednomyślni i przejawiać usposobienie, które było w Chrystusie Jezusie, Filipian 4 rozdział 2 werset oraz 2 rozdział 5 werset, ale nie o tym tu mowa. W 4 rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł mówi o jedności, którą Duch Święty stworzył w Dzień Zielonych Świąt i która obejmuje wszystkie członki ciała. To Duch utworzył jedność, a nasza odpowiedzialność polega na jej zachowywaniu, czyli praktycznym urzeczywistnianiu. Jedność, która jest dziełem ducha, nie może zostać zniszczona. Istnieje po dziś dzień.
tylko warto zadać sobie pytanie, czy urzeczywistniamy ją również praktycznie, czy może postępujemy tak, jakby wcale nie istniała. Jak można zachowywać jedność w dobie podziałów i rozczłonkowania w ludzie Bożym? Czy w czasach pomieszania i dezinformacji istnieje w ogóle możliwość, aby ją urzeczywistniać i dawać jej praktyczny wyraz? Bóg zawsze wskaże nam drogę, którą możemy pewnie podążać, jeśli szczerze pytamy o Jego wolę. Nie wzywałby nas do zachowywania jedności ducha, jeśli nie byłoby to możliwe. Pewien chrześcijanin ujął to tak. Czy istnieje jakakolwiek inna słuszna droga, jak nie ta, aby w posłuszeństwie wobec Słowa Bożego i ku chwale naszej uwielbionej głowy zerwać więzi z wszystkimi ludzkimi ciałami i po prostu jako członki jednego ciała Chrystusa, a nie tej czy innej denominacji, pod kierownictwem Ducha Świętego wyrażać jedność Kościoła tam, gdzie zgodnie ze Słowem Bożym jest to tylko możliwe. Przy stole Pana. 1 Koryntian 10, rozdział 15 do 22 wersetu. Jeżeli gdzieś są choćby dwaj lub trzej, którzy gromadzą się w ten sposób, to zachowują jedność ducha, spójni pokoju i w danym miejscu reprezentują jedno globalne ciało Chrystusa. H.L. Heykop. Zachowanie jedności wierzących tożsame jest z uznawaniem wszystkich dzieci Bożych za członki tego ciała, przy jednoczesnej rezygnacji z jakiegokolwiek innego ludzkiego członkostwa. Również i dziś można postępować zgodnie z Bożą wolą i zasadami Słowa Bożego. Duch Święty a Świecznik. W Księdze Objawienia sporo miejsca poświęcono odpowiedzialności Kościoła. W księdze tej nie chodzi głównie o zgromadzenie Boże zgodne z zamysłem Boga i Jego błogosławieństwa, lecz o odpowiedzialność. Widzimy to przede wszystkim w rozdziałach 2 i 3, gdzie przedstawionych zostało 7 miejscowych zborów, do których Duch Boży zwraca się ze szczególnym poselstwem. Te 7 zborów zobrazowano jako świeczniki. Czytamy wyraźnie. 7 świeczników to 7 zborów. Objawienie 1:20. Świecznik winien roztaczać światło. Tak więc odpowiedzialnością zgromadzenia jest szerzenie Bożego światła na ziemi. Wierzący zostają wezwani osobiście, aby świecić jako światło. Mateusza 5:14, Filipian 2:15. Co jest także naszym wspólnym zadaniem? Sam Pan Jezus przechadza się pośród 7 złotych świeczników, czyli w miejscowych zborach, aby sprawdzić, czy sprostały powierzonej im odpowiedzialności. Z tychże rozdziałów dowiadujemy się, że mimo usilnych starań i ostrzeżeń Ducha Bożego, zgromadzenia zawiodły. 7-krotne powtórzenie słów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ma niezwykłą moc. Godne uwagi jest, że w poszczególnych poselstwach skierowanych do konkretnych zborów Duch zwraca się równocześnie do wszystkich. Ich przesłanie jest ważne i aktualne. Listy te napisane wraz z pierwszymi symptomami upadku zborów dzisiaj mają dla nas tym większe znaczenie. Wyjaśnienie poszczególnych poselstw wykraczałoby znacznie poza ramy naszych rozważań. Chciałbym, abyśmy ograniczyli się do kluczowej wypowiedzi zawartej w każdym z listów i zastanowili się, co Duch ma nam do przekazania. 5 wypowiedzi ma charakter napomnienia, 2 stanowią zachętę. Napomnienia.
Pan Jezus zarzuca zborowi w Efezie, że porzucił swoją pierwszą, najlepszą miłość. Czy Duch nie pyta również nas, do kogo należą nasze serca? Do świata? Do nas samych? Czy do Pana? Zbór w Pergamie zostaje ostrzeżony przed fałszywymi i obcymi naukami. Sedno tych nauk nie stanowi osoba Pana Jezusa. Duch ostrzega również nas przed wszelkimi koncepcjami, które nie przybliżają nas do Jezusa. Wielkie niebezpieczeństwo w Tiatyrze stanowiło bałwochwalstwo i duchowe przetoczeństwo. Również nas Duch Święty przestrzega przed relacjami, których Pan nie pochwala i które mogą stać się dla nas pułapką. Zbór w Sardes stwarzał pozory życia, podczas gdy w rzeczywistości był martwy. Duch Boży chce zwrócić także naszą uwagę na niebezpieczeństwo formalizmu. Martwe formy są zwykłą obłudą, a tym samym obrzydliwością dla Pana. Chłód, obojętność i tolerancja wobec zła to cechy charakteryzujące zbór w Laodycei, jak bardzo rzeczy te zagrażają również nam. Zachęty. Wierzący ze zboru w Smyrnie doświadczali cierpień i prześladowań. Pan pokrzepia ich, przypominając, że zna okoliczności ich życia. Nawet jeśli nie jesteśmy prześladowani, to Duch Boży zawsze chce zachować w naszej świadomości myśl o obecności Pana. Duch Boży pokrzepia wierzących w Filadelfii, przypominając im o źródłach pomocy, jakie mają w Panu. Jednocześnie przywodzi na pamięć Jego bliskie przyjście. Także my czekamy na powrót Pana, a tu na ziemi możemy oczekiwać od Niego wszystkiego, co najlepsze. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Tylko wtedy, gdy to czynimy, jesteśmy w stanie sprostać jako miejscowy zbór powierzonemu nam zadaniu, jakim jest roztaczanie Bożego światła wokół nas.